dobry, Elwiro. Dzień dobry, Magdo. Chciałabym, żebyś przedstawiła się nam najpierw, opowiedziała coś pokrótce o sobie. No co, jestem Elwira Piorun. Prowadzimy z mężem moim Wojtkiem Kaczkowskim zawirowanie 2004 roku. Również Akademię Tańca Zawirowania. I coś jeszcze? Może coś o twojej karierze tanecznej? O nie, co karierze może mówić. Jestem tancerką do urodzenia, bo skończyłam szkołę baletową, potem tańczyłam w Teatrze Wielkim, byłam solistką, tańczyłam w Niemczech, w Dortmundzie. I teraz jakoś fajnie mi się tak poukładało w życiu, że ta kariera, jakby to nazwać karierą, przedłużyła się i jestem czynną tancerką jeszcze do tej pory. Super, dziękuję. Chciałam się ciebie zapytać, skąd pomysł na założenie Teatru Tańca i w ogóle skąd pomysł na imię Zawirowania? Na imię Zawirowania od razu powiem, że to nie mój pomysł, absolutnie. Jest to pomysł naszego przyjaciela, który z nami współpracował i tak to wyszło, ale to Wodek, mi się wydaje, bardziej potem opowie. Skąd w ogóle to... Ja mam zawsze chęć w ogóle, dlaczego tak wyszło, dlaczego teatr tańca. Zawsze byłam, no, tak, takie były wtedy czasy, że za moich czasów nie było teatru tańca w Polsce, żadnego tańca współczesnego, ani nic z takich rzeczy. Jak zaczęłam pracować w Niemczech, mieszkałam blisko Wuppertalu, no i oczywiście jeździłam na przedstawienie Pinball, które widziałam praktycznie wszystkie, bo to było 20 km i myśmy po prostu jeździli oglądać. Ja wtedy jakiejś takiej potrzeby nie miałam, żeby być u Pinball. Znaczy nawet myślałam, że chyba ja za mało umiem na ten temat, bo byłam tancerką klasyczną, neoklasyczną. Zresztą w tym Dortmundzie dużo tańczyłam, tak więc ja nie miałam takiej potrzeby, że muszę natychmiast do Piny tam audycję zdawać. Chociaż mi się to strasznie podobało i tak naprawdę ten teatr tańca, jak oglądałam te przedstawienia, jakby dopiero poznawałam to. Bo to nie było tak prawda, że poszłam, co zaczęłam, mówię o świecie. No tak, to było coś świetnego, ale nie miałam sobie tego w ogóle... Była to zupełnie inna jakość. Oczywiście w Niemczech oglądałam bardzo dużo, bo i Kilian to zresztą też już w Polsce, ale Max Eck, Beżart, który co roku był na festiwalu w Recklinghausen. Tak więc ja bardzo dużo rzeczy oglądałam i wracając do Polski, no tak się nam jakoś ułożyło. Mi też, no to jest jakby ta moja kariera, tak, że wróciłam z powrotem do teatru wielkiego, bo właściwie nic innego w Polsce nie było pracy. Chociaż tam się już pomału zaczynały jakieś, był Jacek Miński i tak dalej, czyli to się już powoli rodziło wszystko. I ja sobie tak pomyślałam, tak jakby, no może z takiego egoizmu w sumie, no bo mówię, jak skończę te 40 lat, już nie będę tańczyć, a co ja będę w życiu robić, jak ja nic tego nie umiem, tak? I mówię, jakby, nie tak, że wiedziałam, że ja będę, jakiś zespół będziemy mieć, czy będziemy jakby ten taniec kontynuować w trochę innym tym i że ja w ogóle przejdę tą drogę do tańca współczesnego. Znaczy ja w ogóle nawet nie wiedziałam o tym. Ale w Niemczech były właśnie to wieczory młodych choreografów. No ja właśnie zaproponowałam Emilowi Wesołowskiemu, który był wtedy moim dyrektorem, że taki wieczór zrobimy. Ja absolutnie do tej pory się nie uważam za jakimś choreografem. Nie czułam tego, ja bardzo chciałam tańczyć. I stąd wyniknęło, że mówię, jeżeli ja tam w tym teatrze teraz coś nowego i coś innego nie zrobię, no to to stanie już i już przejdę na emeryturę i tak dalej. No i tak to się zaczęło, zrobiłam Kinder Totenlieder Malera. Zresztą ja to tańczyłam u Jurka Makarowskiego w Niemczech. Ale to było tak piękna muzyka jest Malera, że mówię, dobra, spróbujemy to zrobić i wtedy zrobiłam oczywiście na siebie. I jeszcze czwórkę tancerzy zespołu i tam jeszcze w tym wieczorze Karol Urbański brał udział, który jest teraz choreografem i
Sławek Woźniak, nasz pierwszy tancerz, który też swoją rzecz pokazał. I taki powstał w sumie o śmierci jakiś, mój temat tak zapoczątkował, i oni się jakoś tak dostosowali. No i taki wieczór powstał w Teatrze Wielkim. Pierwszy taki wieczór, który jest kontynuowany przez nadal tych młodych choreografów. No, cały czas to jest, jest super. To właśnie jakby możliwość spełnienia się młodych ludzi w czymś dalej. Albo tak jak ja z mojego egoizmu, że chciałam tańczyć, musiałam coś sobie ułożyć. Powiem szczerze, że ta pierwsza choreografia mnie tyle kosztowała, że powiedziałam, że w życiu nie będę żadnym choreografem. Wtedy. I to był etap, naprawdę, ja to nie wyobrażałam sobie jakoś odpowiedzialność za to, żeby to wyszło, żeby to było... No, bardzo mi to dużo kosztowało. Po tej choreografii następną to zrobiłam, to było już wyjście jakby do tego, to co teraz robimy. Byliśmy w Prochowni, Wodek miał swój teatr, właściwie dramatyczny, komediowy, co dalej kontynuuje. I myśl, ja tam zrobiłam, zaproponowałam też ludziom z teatru, no bo byłam związana z tym i nie znałam innych tancerzy w sumie. Mm-hmm. Nawet chyba bym powiedziała, że nie znam tak tańca współczesnego od strony technicznej. Jakby mnie to nie interesowało, bo uważam, że tancerz klasyczny wszystko zrobi. I wtedy powstało przedstawienie Przytul mnie na podstawie filmów Almodovara. I to się nawet udało. Tam potem Karolina Krocze, która z nami teraz współpracuje, widziała ten spektakl i potem zgłosiła się do mnie. Ja zrobiłam projekt właśnie zbierając ludzi z ulicy i tak właściwie też się z Karoliną poznałam. No i tak powoli to szło. Wodek jakby zdobył pieniądze na festiwal i to no tak powoli. Jeśli dobrze pamiętam, to pierwsza siedziba Zawirowań była właśnie w Prochowie. Tak, piękne miejsce, szkoda. No ja pamiętam. Szkoda bardzo. No szkoda tego miejsca bardzo, że w ogóle to nie jest teatrem już. Ale to no tak jest w życiu. No. Czyli Prochowni długo... jakby pierwszy ten spektakl Przytul mnie i wtedy poznałam Karolinę, zaczęłam już więcej działać. Jacek Umiński, jeździliśmy do niego, jeździłam na warsztaty również, tak więc to się już tak powoli w tej Polsce poznawałam też ludzi innych jakby z tego kręgu, tak więc to się rozszerzało. No to były takie początki, ale tego naprawdę jest dużo. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Bo to bardzo ja mogę dużo mówić, bo to już jak się zaczyna, to jest... Chciałam się ciebie zapytać, bo ja też pamiętam nasze pierwsze spektakle, które były w ogóle dla mnie też początkiem. Ja w ogóle wtedy odkrywałam, że w Polsce jest taniec współczesny, że w ogóle można coś takiego robić. I w ogóle uważam, że teatr tańca Zawirowania jest jednym z takich najważniejszych w historii w ogóle polskiego tańca współczesnego. I chciałam się ciebie zapytać, jak to było, jak tworzyliście spektakle, to ty byłaś w nich i choreografem, i tancerką? Czy mieliście zespół, wymienialiście się, kto był choreografem, kto tancerzem? Nie chcę już tam wchodzić, bo pierwszy skład to był Michał Piru i no tak właśnie, dalej. Ale mówię, to jest strasznie dużo tego, może to tylko może o tym kiedyś o tym okresie powiedzieć, ale już potem, jak już był ten teatr tańca Zawirowania, no to był Szymon Osiński, był Bartek Figurski, Kasia Kizioł, Karolina i ja. I tak jak mówię, ja się nie czułam jakby choreografem. Ja sobie wyobrażałam, że ta tańca można wspólnie stworzyć. Czyli tak jak kolektyw. To. Tak, taki kolektyw, że mamy jakieś pomysły, ktoś ma więcej, ktoś mniej, ktoś bardziej wykonuje, ale ktoś inny daje pomysły, że to sprawdzamy. Oczywiście było nam o tyle łatwiej, że Włodek jest też jest reżyserem, tak? Czyli zawsze podpieraliśmy się jego, no przychodził i mówił, a to niedobre w sensie dramaturgii też jakiejś. Bo to nie była dramaturgia, prawda? Ja opowiadam jak w balecie, no ale to jest jak zawsze w sobie jest, musi być jakaś dramaturgia, czy ruchu, czy sceny, nie, czegokolwiek, tak? Tak więc jakby nam tu, jakby ja jeszcze wtedy na tyle nie byłam gotowa być takim choreografem, co to jakby wszystko zbieram i na mnie wisi cała ta odpowiedzialność za to przedstawienie. Czyli absolutnie nie.
to były takie kolektywne bardziej przedstawienia. Oczywiście, jak to w kolektywizmie, dużo jest problemów. Właśnie, kto miał się ostatnie słowo? Tak, właściwie Włodek, szczerze, bo każdy z nas się jakby... Karolina młoda, oni wszyscy byli dużo, przecież ode mnie od 10, 15 lat, 20 młodsi, tak? Tak więc niby ja to miała brać na swoje, ale ja też nie udźwignęłam tego, bo ja przechodziłam jakby powiedzieć z tańca klasycznego na taniec współczesny. Miałam wrażenie, że oni więcej nie rozumieją niż ja. Oczywiście miałam inne doświadczenie i to też było ważne i jakby tak dalej, ale to było zupełnie się to tak fajnie jakby nam to skrzyżowało. Zresztą fantastyczni ludzie, nic nie powiem, bo wszyscy się oni przydali jakby tworząc to. Te pomysły, a może nieraz brak tych pomysłów, ale to się w jakiś sposób wtedy sprawdziło. Naprawdę, jak patrzę teraz, jak powstają, to może teraz też tak, no ale myśmy naprawdę byli nastawieni, że my chcemy tańczyć. Naprawdę, myśmy naprawdę nic sobie nie zarabiali. No właśnie, chciałam się ciebie zapytać, jeżeli patrzysz tak na wszystkie lata istnienia na Teatr Tańca Zawirowania, jak myślisz, kiedy był taki najlepszy, kiedy teatr był w najlepszej formie? Znaczy, jak zaczęliśmy dużo jeździć za granicę. Początki naprawdę ciężkie, bo my jedziemy gdzieś za granicę, przedstawiamy się i nic nie mówi to. W ogóle ta tańca w Polsce, gdzieś nawet w Czechach, to by dla nich to było coś, co to jest, w ogóle co my tam możemy im pokazać i tak dalej, i tak dalej. Jakby cała ta strona wschodnia, czyli te Słowacja, Czechosłowacja i to, byli nastawieni też na zachód jak my. Rozumiem. I to było trudno nam się jakby spotkać, bo mieliśmy te same, nie, my bardziej chcemy na ten zachód to sprawdzić. Ale powoli, jak powstał festiwal i można było to właśnie rozszerzyć się i wymieniać, i próbować, i oglądać bardzo dużo, to ja uważam jest najważniejsze, oglądać dużo, dużo rzeczy. Bo wtedy wiemy mniej więcej, jak się rozwija, w jaką stronę, jak we Francji, jak w Niemczech. Ja uważam, że to jest chyba najważniejsze. No właśnie, inspirować się przede wszystkim innymi rzeczami, a tak trzeba swoje zrobić. No tak. Bo wy dużo jeździcie ze spektaklami zresztą do tej pory. Tak, ja powiem szczerze. Ale chciałam się też zapytać, z jakimi choreografami współpracowaliście? Może że przyjeżdżali choreografowie. Ale jeszcze zaraz powiem o tej zagranicy, ale jeszcze. Wydawało mi się, ja wtedy, jak zaczynaliśmy te całe początki i festiwal zaczęliśmy mieć, to ja zapraszałam wszystkich z Polski. Jakby wszystkie środowiska, żeby przyjeżdżały, no bo tego nie mamy dużo, wymienić się, co robimy, czy my pojedziemy do Poznania, czy pojedziemy do Gdańska, czy Bytomia, no bo to, no jak mamy to sprawdzić w sumie, prawda? Tak więc to było ważne, że wszystkie te wtedy środowiska staraliśmy się po prostu ich zapraszać do Warszawy. Ja jeszcze pracowałam, już były w Domu Kultury naszych Włochy na Sierpnia. Tam była piękna sala. No i pani dyrektor dała mi 500 zł. Słuchajcie, za 500 zł mieliśmy dla gości. I naprawdę wszyscy przyjechali wtedy za te 500 zł. Mhm. I performerzy i tak dalej, to wszystko się jakoś wtedy... No bo to się rozwijało, każdy chciał, teraz są inne czasy, tak? Mm-hmm. Tak więc pod tym względem dla mnie, dlaczego ta zagranica może była taka ważna? Że raz, że tu, no w sumie my też w Polsce dużo tańczyliśmy wtedy. No bo to się jechało, tak? Na przykład w Warszawie raz w miesiącu spektakl był zawsze wysprzedany. To nawet nie musieliśmy strasznie starać o tych ludzi. Mm-hmm. I to było. Teraz jest chyba, mi się wydaje, troszkę gorzej. Ale zagranica zrobiła to, że myśmy zaczęli sprawdzać te nasze przedstawienia. Bo tam z reguły zjechaliśmy na jakiś festiwal, a festiwale to jest zawsze publiczność, która się interesuje tańcem. No nie oszukujmy się, wszędzie tak jest. No tak. I zaczęliśmy powoli to sprawdzać. I rzeczywiście to dało nam taką pewność, że my nie robimy złych przedstawień. Właśnie nie właściwie w Polsce nie miałam tego potwierdzenia. Ale tam tak. I jedne przedstawienia schodziły, gdzieś pokazały, to się nie przyjęło, coś tam. A inne po prostu jak masło wchodziły
No właśnie, jaki spektakl na przykład najbardziej się przyjął za granicę? No, Closeness. Okej, okay. Kto w nim tańczył? To była Karolina, ja i Szymon. Okej, okay. I choreografowaliście razem? Tak, tak. A jeszcze, bo zanim Szymon wszedł, to do tego myśmy zaprosili Słowaka, świetnego tancerza. Mm-hmm. Oni tu przyjeżdżali ze Słowacji właśnie, ale on był genialny, po prostu improwizacyjny, no po prostu genialny i zaprosiliśmy do tego spektaklu. I on zrobił z nami ten spektakl, potem wyjeżdżał gdzieś do Szwajcarii na inny projekt i wtedy to się rozstało i wtedy Szymon wszedł za niego. Tak więc Szymon też swoje tam wniósł, no ale z tym spektaklem myśmy bardzo dużo zjeździli. Naprawdę, w Chiny, nie Chiny, wszędzie to, Indie, wszędzie ten spektakl działał, bo to jest o trójkącie tak naprawdę. Tak więc ten temat damsko-męski jest on niepobity, jeden facet. Słuchajcie, wszędzie. Na przykład takie zaskoczenia, gdzie bym się spodziewała, że ja jakąś przemoc stosowałam na tym mężczyźnie, to w Chinach się śmiali. My się nie rozumieli, o co chodzi, co tu jest śmiesznego. A w ich kulturze to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby kobieta faceta uderzyła. W ogóle się nie spodziewaliśmy, też przyszli w ogóle ludzie, jak na drugi dzień oglądaliśmy inne spektakle, bo to fajnie jest na festiwalowym, bo się różne spektakle ogląda, właściwie też z całego świata przyjeżdżają, to jest bardzo, bardzo fajne doświadczenie. To można powiedzieć, że to genialne, że to ten trójkąt, że te kobiety, że ten mężczyzna, który nie jest, dla nich to było bardzo ciekawe, bo to też inna kultura. Dlatego ja mówię, że właściwie wszędzie, gdzie jakby się jedzie i sprawdza te przedstawienia, zawsze nam coś dawało. I drugie takie przedstawienie, dużo też widzieliśmy, to był wybieg Karoliny Kroczak, trochę śmieszny. I jak trafiliśmy do Afryki, tam była taka deska kolorowa. No i to u nas jest symbol, że mężczyzna nie zamyka ten desk, tylko tak. I ta para się kłóci, tak? A ci Afrykanie mówią, ale co u nas ta deska znaczy? No to my im tłumaczymy. A potem się zobaczyłam, że ich desek nie ma. No to... I nic nie trzeba zamykać, jest po prostu kibel i nic więcej. No to super, widzisz, to już odpowiedziałaś mi na kolejne pytanie. A, bo opowiedz jakąś śmieszną anegdotę. A Grety naprawdę bardzo dużo. Super. Chciałam się teraz zapytać na moment o taki właśnie, czy sobie przypominasz, najcięższy moment w prowadzeniu teatru. Czy jest coś takiego, co... To jest dużo momentów. Znaczy... Ja mówię, jestem w tej dobrej sytuacji, że właściwie to Wodek się tym wszystkim zajmuje. Ja go mogę tylko wspierać, to on pisze wnioski i tak dalej. Możemy to przedyskutować, on może się wyżalić, ja mogę jakoś wesprzeć albo nie wesprzeć, tak? Ale jakby cały ciężar tego jakby prowadzenia teatru, to jest się naprawdę na Wodku. I to on został tym... Czy do jego pytać, co najcięższe? Tak. Do jego można pytać, a tych myślę, że parę było. Na przykład dla nas z takim bardzo takim, co takim ciosem w sobie było, jeden z lepszych, 15, to był chyba festiwal. Naprawdę. Bardzo dużo świetnych zespołów. Wszystko hula, widownia, wszystko. My tu bankiet, bo wszystko świetnie poszło, wodę składa, nie dostaje na następny festiwal pieniędzy. I to było takie, bo on tam coś inny napisał, że dla kogo, no, jak to są w tych pisaniach. No i taka konsternacja, dlaczego? Bo jakby cała ta kontynuacja właśnie dla z tych urzędników nie zdaje sprawy, że to jest ileś budowanie, że to nie jest tak, że mamy festiwal, to ja już mam, musimy umawiać się dwa lata wcześniej, gdzie jedziemy, a gdzie to nie jest tak, że to ja tylko mam, dzwonię i już ktoś jest, tak? A to nagle nas wytrąciło, no to był taki naprawdę cios, ale no przeżyliśmy to. No tak więc to są, jest dużo takich właśnie takich finansowych, takich u nas, że ja strasznie żałuję, że mało u nas jest zawodowych grup takich tańca współczesnego. To naprawdę, to jest w ogóle dla mnie niewytłumaczalne. No pożalę się tutaj, no bo Instytut Tańca mamy wszystko, ale nic dalej tu się nie rozwija, sami wiecie, jesteś też tancerzem, tancerką. Ja nie wiem, jak to ugryźć. No właśnie, to jest moje kolejne pytanie. Jak widzisz, na jakim etapie jest teraz generalnie teatr, ale też na jakim etapie widzisz Teatr Tańca Zawirowania?
Jaki to jest moment dla Ciebie, dla Was? Znaczy, ja dojrzałam chyba, no bo robię sama już te choreografy, tak? Zmagam się z tym. No, bardzo żałuję, strasznie chciałam zawsze ludzi przywiązać, no bo to się lepiej pracuje. Tak jak powiedziałam, ten kolektyw są problemy, ale jednak ten kolektyw, no, mieliśmy to taką rodzinę, że my wiemy, że to jest najważniejsze. Że wszystko resztę jest, musi być, musimy się do tego, ale to jest najważniejsze, że my chcemy tutaj zrobić to przedstawienie, występować, czy jechać, to było najważniejsze. Teraz tak nie mam takich ludzi w sumie. I to bardzo przeszkadza, żeby nawet są teraz pieniądze większe, tak więc nie, ja uważam, że taniec się naprawdę jakby rozwinął się. Jest więcej zawodów tancerzy, jest, uważam, no, wyższe uczelnie również, tak, i średnie szkoły już, no, no jest to w Polsce. Ale no mówię, tak brakuje takiego zawodostwa, że mam tancerzy na etacie i tego nie można dać, bo jak tu dam, to tego nie będę miała i tak dalej, to jest po prostu, no nie mamy sal też. Nie ma też teatrów, że można założyć duży zespół i mogę tam tańczyć. Bo my mamy scenę, ale też ta scena się nie nadaje na 12 osób. Może to jest dobry moment, żeby zapytać się, czego sobie życzysz na przyszłe lata, jeżeli chodzi o rozwój teatru tańca, zawirowania. Oj, zawirowania to no, tak naprawdę, żeby można było to dalej komuś przekazać. Szczerze. Bo ja jestem na takim etapie, czy jestem na tej scenie, ja jestem spełniona, tak więc dla mnie jakby ja mogę wyjść na scenę, ale to jest wiadomo do mojego wieku i tak dalej. Jest dużo świetnych tancerzy, no wspaniałych. Widzę, że to się rozwija, to jest super, ale no chciałabym to komuś dalej przekazać, żeby to nie zmarnowało się, bo właściwie no jak my mamy już struktury, no nawet ta sala, co tutaj teraz jest, mamy teatr, to trzeba to po prostu wykorzystać, już jest to po prostu, no. Oczywiście. Zbliżamy się do końca. Chciałam się zapytać Ciebie, czy chciałbyś, żebym o coś Cię zapytała, albo chciałabyś jeszcze coś opowiedzieć? Znaczy słuchajcie, zawirowania to tyle fajnych przedstawień, tyle ludzi, tyle zagranicy. Zresztą sama Magda wiesz, bo byliśmy razem w Korei, robiliśmy projekt, że to bardzo wiąże. Bo we wszystkie takie projekty z zagranicą, to wtedy się dopiero poznaje, słuchajcie, tą kulturę, bo oni mogą nam więcej, to my wchodzimy w to. Nie, to nie jest tylko tak, że o, zatańczymy, wyjeżdżamy. Najbardziej bym sobie życzyła, żeby było jak najwięcej takich projektów, żeby wymieniać się, razem coś robić. Tak więc to daje nawet nie myślę, że to muszą jakieś genialne przedstawienia powstawać, ale samo to zderzenie ludzi z różnych kultur to jest najważniejsze. Super. Bardzo Ci dziękuję. Elwira Piorun, choreografka i dyrektor Teatru Tańca Zawirowania, Magdalena Wójcik, tancerka i choreografka.